Wprowadzenie. Poziom 10.1 składa się w całości z jeziora stworzonego przez człowieka, nazwanego Jeziorem Trupów, znajdującego się na poziomie 10. Znajduje się około 20 mil od najbliższej zamieszkanej osady, Mold Town. Pomimo tego, że jest to łatwo dostępna lokalizacja i teoretycznie nadal stanowi część płaszczyzny poziomu 10, obszar ten otrzymał nazwę Podpoziom, w nadziei na podkreślenie nieregularnych i wysoce niebezpiecznych właściwości tego konkretnego regionu. Jezioro jest radioaktywne, toksyczne i mięsożerne. Zostało stworzone w wyniku nieudanych prób neutralizacji instancji obiektu 24 za pomocą ekstremalnego ciepła. Próba zniszczenia instancji obiektu poprzez stopienie go tworzy jedynie wysoce niebezpieczny, półrozumny roztwór chemiczny, który szuka najbliższego żywego zwierzęcia, w tym ludzi, i przystępuje do jego konsumpcji poprzez likwidację. Ze względu na niezwykle niebezpieczną naturę tej mieszaniny, MEG ogłosiło poziom 10.1 jako wyznaczone miejsce do zrzutu tej cieczy, w nadziei na zniwelowanie jej szkodliwych skutków. Poziom promieniowania w obrębie 1 mili kwadratowej od powierzchni jeziora wynosi około 700 rentgenów na godzinę, czy około 7 SW na godzinę. Dla porównania, poziom promieniowania w hali reaktora elektrowni jądrowej w Czarnobylu wynosi 34 SW na godzinę i może zabić człowieka w mniej niż 10-20 minut. Przebywanie w pobliżu jeziora przez ponad godzinę jest śmiertelne. Ze względu na brak radioaktywnego sprzętu ochronnego w MEG, nikt, w tym personel, nie może podróżować w promieniu 10 mil kwadratowych, czyli około 26 km2, bez wyraźnego pozwolenia nadzorców. Ze względu na ekstremalną toksyczność tego środowiska, osoby, które wejdą w promień 10 mil, obecnie oznaczony jako strefa wykluczenia, nie otrzymają dalszej pomocy ani kontaktu ze strony personelu MEG i odtąd będą uważane za zmarłe. Od momentu wejścia do strefy wykluczenia, jezioro trupów, skóra i ubrania będą zbyt skażone, aby MEG mogło zaoferować jakąkolwiek pomoc. W ciągu 9 miesięcy badania wykazały, że poziom promieniowania stopniowo wzrastał od początkowego incydentu stworzenia, który wykazał duży napływ substancji, a tym samym przyczynił się do tak wysokiej liczby. Nie wiadomo, co jest tego przyczyną i czy lub kiedy ten wzrost promieniowania wpłynie na pobliskie osady, takie jak Mold Town. Właściwości biotyczne i abiotyczne. Nie wiadomo, co dokładnie sprawia, że jezioro jest tak radioaktywne. Przypuszcza się, że jest to jedna z konsekwencji próby wyeliminowania obiektu 24, chociaż maski te są nieożywione, świadomie opierają się zniszczeniu, a zatem można założyć, że zarówno stałe nieożywione świadomie opierają się na zniszczeniu, a zatem można założyć, że zarówno stałe emitowane promieniowanie, jak i agresywna wroga natura płynu mogą być przypisane do pewnego rodzaju mechanizmu obronnego. Wciąż trwa debata na temat tego, czy obiekt 24, a zatem idzie jego płynne pozostałości, można naprawdę uznać za żywe. Z wcześniejszych doniesień wynika, że jezioro wydaje się zachowywać pewien rodzaj świadomości i pamięci, zachowując się szczególnie groźnie wobec personelu, który był bezpośrednio zaangażowany w niszczenie masek. Od czasu przypadkowego stworzenia tego roztworu doszło do wielu ofiar, a ponure wspomnienie o nich wciąż w nim tkwią. Początkowo mieszanina miała kolor czarny jak smoła, ale od tego czasu zmieniła się w mętny karmazyn po tym, jak krew kilku poległych agentów została wchłonięta przez wykrwawienie. W chwili pisania tego tekstu minął rok bez podobnych incydentów. Krew jeszcze się nie rozpuściła, a od 12 sierpnia 2021 roku nie zgłoszono żadnych ofiar. Prowadzi to do wniosku, że albo roztwór nie jest żywy, albo może się utrzymać bez połykania innych żywych istot lub trawienia krwi, która wciąż znajduje się na jego powierzchni. Nie wiadomo, co dokładnie powoduje promieniowanie emitowane przez roztwór. Uważa się, że jest to zbyt niebezpieczne, aby MEG jest wysoko wyposażone pod względem sprzętu ochronnego, aby bezpiecznie analizować substancje. W związku z tym skład pierwiastkowy cieczy jest całkowicie nieznany. Kiedy ciecz została stworzona, kilka jej małych porcji zostało umieszczonych w szalkach Petriego, przeanalizowanych zanim pracownicy MEG zmarli z powodu napromieniowania. Informacje zebrane przez tych dzielnych ludzi obejmują większość tego, co wiemy teraz o tajemniczej cieczy, która tworzy podpoziom 10.1, jakkolwiek niewiele to jest. W załączeniu znajduje się zdjęcie szalki Petriego zawierającej ciecz wykonane przy użyciu obrazowania ultrafioletowego. Ciecz wydaje się zawierać sieć dziwnych ścieżek, które emitują tylko światło ultrafioletowe i żadnej innej długości fali. I widoczna gołym okiem wygląda na to, że ciecz stworzona przez maski zawiera kilka żył. MEG stawia hipotezę, że żyły te przenoszą składniki odżywcze uzyskane przez płyn do centrum. Zauważono, że dokładnie w środku dowolnego kształtu cieczy znajduje się duży czarny obszar, którego nie może przeniknąć żadną formą światła. Sprawia to, że obszar ten jest ciemniejszy niż najciemniejszy widoczny odcień znany człowiekowi, Vantablack.
Wiadomo, jaki jest dokładnie cel tej czarnej plamy, ale jej pozorną funkcję można porównać do serca. Dekonstrukcja ofiar. Ostrzeżenie o treści. Poniższy opis zawiera graficzne przedstawienie sposobu, w jaki substancja poziom 10.1 powoduje przedwczesne i makabryczne zgony wędrowców, którzy wchodzą z nią w kontakt bez ochrony. Zachęcamy do przeczytania artykułu w całości, aby w pełni zrozumieć niebezpieczeństwa związane zarówno z podpoziomem, jak i substancją, jednak szczegóły wymienione poniżej mogą być potencjalnie nieprzyjemne. Zatrucie promieniowaniem. Po kontakcie z promieniowaniem substancji poziomu u wędrowców wystąpi zatrucie radiacyjne. Stan ten utrzymuje się bez względu na to, jaką dawkę promieniowania narażeni są wędrowcy, niezależnie od tego, czy jest to dawka śmiertelna, czy też taka, która normalnie nie byłaby szkodliwa. Sprawi to, że ekspozycja tej substancji jest niezwykle niebezpieczna, ponieważ kontakt z nawet najmniejszą ilością promieniowania, nawet pomimo kombinezonu ochronnego, oznacza gwarantowaną śmierć w ciągu następnej godziny. Zmierzono, że poziom promieniowania jest śmiertelny już od 1 cm wewnątrz strefy wykluczenia, a mimo to obszar poza nią pozostaje całkowicie wolny od promieniowania, poza jednym godnym uwagi wyjątkiem opisanym w załączonym raporcie. U wędrowców dotkniętych chorobą popromienną z poziomu w ciągu 30 minut rozwijają się wszystkie jej główne objawy. Obserwacje dowiodły, że wszyscy wędrowcy przejdą przez 3 różne etapy w ciągu godziny od skażenia, zanim ostatecznie umrą. Etap pierwszy. W ciągu 10 minut od skażenia. Wędrowcy zaczynają doświadczać silnych nudności i zawrotów głowy z okazjonalnymi wymiotami. Pojawiają się bóle głowy i łagodna gorączka. Na skórze wędrowców zaczynają pojawiać się sporadyczne czyraki. Wiele osób twierdzi, że odczuwa zmęczenie, a w kilku przypadkach wystąpiły bóle brzucha i skurcze. Etap drugi. W ciągu 30 minut od zakażenia. Wędrowcy doświadczają dużego i groteskowego wybuchu czyraków pokrywających całe ich ciało. Wiele z nich rozszerza się i pęka, wystawiając krew na działanie otwartego środowiska. Wymioty stają się ekstremalne i gwałtowne, z okazjonalnym wyciekiem krwi. Bóle brzucha stają się niemal nie do zniesienia, powodując, że wędrowcy przewracają się z bólu. Zorientacja zalewa wielu wędrowców w tym etapie, powodując utratę przytomności. Badania wykazały, że wielu wędrowców w tym etapie zaczyna krwawić wewnętrznie, a ich kwas żołądkowy zaczyna niszczyć powłokę ochronną w żołądku i zadać ich ciało od wewnątrz w nieznany sposób. Etap trzeci. W ciągu 60 minut od zakażenia. Ten etap jest najbardziej makabrycznym i niebezpiecznym etapem zatrucia radiacyjnego wywołanego substancją. Przed wpływem 60 minut od kontaktu z promieniowaniem, cała krew w ciele wędrowca zbiegnie się i zbierze w centrum jego ciała. Ruch ten przebije większość organów życiowych wędrowca i spowoduje jego śmierć w wyniku krwotoku. Po śmierci wędrowca substancja wypłynie z żołądka ofiary i przejmie wszystkie właściwości substancji z jeziora zwłok. Będzie tak samo radioaktywna, tak samo wroga i tak samo niebezpieczna. Może to spowodować efekt domina infekcji za infekcją, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie metody izolacji i kwarantanny. Ponieważ ciała martwych ofiar wytwarzają nowe ilości tej substancji, osoby, u których wystąpi zatrucie radiacyjne, należy uznać za martwe i odizolować od innych potencjalnych ofiar, niezależnie od tego, czy mają na sobie kombinezony ochronne. Kontakt fizyczny i upuszczanie krwi. Innym podstawowym sposobem, w jakim substancja, a tym samym poziom 10.1, zabija swoje ofiary, jest bezpośredni kontakt fizyczny z komórkami zwierzęcymi dowolnego rodzaju. Po wejściu w kontakt z jakąkolwiek częścią ludzkiego ciała, najprawdopodobniej skórą, substancja zacznie się przyczepiać i natychmiast zestali się w półstałą substancję o takiej samej konsystencji i lepkości jak pajęczyna lub skoagulowany klej. Następnie substancja zacznie odprowadzać krew ofiary przez żyły ultrafioletowe obecne we wszystkich częściach jej amorficznej postaci. Nic poza krwią nie zostanie usunięte z ciała ofiary, a gdy każdy jej ślad aż do poziomu atomowego zostanie wchłonięty, substancja automatycznie odwróci swoją koagulację, powróci do bardziej płynnej postaci i wycofa się ze zwłok, pozostawiając jedynie pomarszczone szczątki. Z niedanego powodu proces ten nigdy nie zachodzi w komórkach roślinnych, w związku z tym trawa i inne rośliny mogą spodnie rosnąć na brzegach jeziora. Zaobserwowano, że w jeziorze kwitną gatunki glonów i inne przyległe formy życia, takie jak trichodesmium. W przeszłości prowadzono eksperymenty mające na celu pobranie próbek od osobników, które przetrwały w tym niebezpiecznym środowisku. Zarchiwizowano oficjalne zadomienie MEG rozesłane do obywateli Malttown 4 kwietnia 2021 roku. Ogłoszenie. Lokalizacja poziomu 10.1 została wybrana ze względu na pierwotną depresję zawierającą wejście do nieudokumentowanego poziomu. Powodem, dla którego poziom ten pozostaje nieudokumentowany, jest to, że nie ma tam żadnych znanych wejść, a o wszystkich, którzy wcześniej tam weszli, nigdy później nie słyszano. Sądzono, że substancji można się pozbyć, wlewając ją do depresji, aby przetransportować ją na ten poziom, ale tak się nie stało.
Zamiast tego wydaje się, że jezioro trupów było w stanie wchłonąć rzecz pochodzącą z poziomu, prawdopodobnie wodę, aby dramatycznie zwiększyć swoją objętość. Objętość jeziora Corpse Lake rośnie do dziś, choć w bardzo powolnym tempie. Niezależnie od tego, mieszkańcy Malt Town powinni być cały czas w stanie wysokiej gotowości, przygotować się na ewentualną ewakuację w każdej chwili. Opracował Jeff Guzman, główny rejestrator MEG bazy Alpha. Lista ofiar poziom 10.1 i powiązanych substancji. Data, imię i nazwisko. 15 grudnia 2020 roku, Holly S., wolontariusz specjalista, zatrudnia promieniowaniem z początkowego eksperymentu. 15 grudnia 2020 roku, James Lucas, zatrudnia promieniowaniem w wyniku początkowego eksperymentu. 15 grudnia 2020 roku, Jake Jones, Samantha Bluewood, Toga Hajim, trzy niezwykłanych ochotników operacyjnych krew zatruta substancją. 13 lutego 2021 roku, Sudowu, fotograf wolontariusz, zatrudnia promieniowaniem po zrobieniu zdjęcia poziomu i wystawieniu na promieniowanie. 2 marca 2021 roku, Johannes Bloomberg. Nie wiadomo jakiego miesiąca, 3 dnia 2021 roku, 5 niezidentyfikowanych cywilów wędrowiec przypuszczalnie zatrucie radiacyjne. 12 kwietnia, niezidentyfikowany wędrowiec, maskowany członek nieznany, prawdopodobnie zabity przez substancję. 10 maja, 2 niezidentyfikowanych cywili. 11 maja, Amali Kamis, wędrowiec zatrucie promieniowaniem. 11 maja, Lindsay Abel, zatrucie radiacyjne. 11 maja, Johnson Beck, zatrucie radiacyjne. 11 maja, Luis Garcia, zatrucie radiacyjne. 27 lipca, Subi Adisa, MEGS, wolontariusz, zatrucie radiacyjne. 28 lipca, Lucas S. Grant, MEGS, specjalista operacyjny, zatrucie radiacyjne po wybuchu epidemii substancji. 28 lipca, Suzy Aller, MEGS, specjalista spraw operacyjnych i wolontariatu. 10 sierpnia, Sebastian Alfonso, MEG. 12 sierpnia, Amelie Herux, wędrowiec zatrucie radiacyjne. MEG uznało za konieczne udokumentowanie wszystkich ofiar związanych z poziomem, ponieważ badanie przyczyn śmierci i rozpoznawanie wzorców ma ogromne znaczenie. Co więcej, tragiczna natura tego miejsca wymaga od nas upamiętnienia tych, którzy dzielnie oddali swoje życie, w nadziei, że ich odkrycia mogą pomóc tym w przyszłości, a także nieszczęścia tych, którzy mieli pecha natknąć na strefę wykluczenia, bez wcześniejszej wiedzy o niej. MEG ma nadzieję, że publikując te informacje, liczba przypadkowych zgonów z powodu zatrucia promieniowaniem zacznie odtąd spadać. Zarchiwizowane powiadomienia od nadzorcy C opublikowane 10 sierpnia 2021 roku. Granica strefy wykluczenia. To jest zadowolenie dla wszystkich wędrowców i operatorów MEG. Od 10 sierpnia 2021 roku nikt nie może przekraczać ogrodzenia z drutu kolczastego bez wyraźnego pozwolenia nadzorców i odpowiedniego sprzętu ochronnego. Wokół obwodu zainstalowano ogrodzenie z drutu kolczastego oraz znaki ostrzegawcze. Przekroczenie granicy bez odpowiedniego i sprawnego radioaktywnego sprzętu ochronnego wysokiego kalibru spowoduje pewną śmierć. Zarchiwizowane dzienniki testów i raporty z incydentów. MEG postanowiło publicznie udostępnić kopie zarchiwizowanych raportów dotyczących poziomu i jego substancji w nadziei, że dodatkowa wiedza może być pomocna dla zagubionych lub ciekawskich wędrowców na poziomie 10, którzy rozważają wejście do strefy wykluczenia. Zarchiwizowane raporty są ułożone w porządku chronologicznym. Incydent 24 miał miejsce 15 grudnia 2020 roku w bazie Beta na poziomie 11. Chociaż nie są dostępne raporty naocznych świadków, ponieważ wszyscy bezpośrednio zaangażowani w tworzenie substancji zginęli podczas wydarzeń incydentu, zrekonstruowana przybliżona oś czasu wydarzeń została przypisana w ich miejsce. Ponadto dostarczone dwa zdjęcia, jedno zrobione przed incydentem, a drugie przedstawiające jego następstwa. Oś czasu zaczyna się od 10.20. Operator Samantha Bluewood i niezidentyfikowany ochotnik płci męskiej zaczynają przygotowywać maszynę. Operatorka Holly S. przybywa ze specjalistycznym pojemnikiem masek 10.30. Temperatura wewnętrzna prasy cieplnej osiąga 2500 kelwinów, czyli około 2200 stopni Celsjusza. Wystarczająco gorąco, by stopić technet. Nadzorca mieści około 5-6 masek wewnątrz maszyny 10.50. Temperatura wewnątrz prasy cieplnej osiąga około 3000 kelwinów. Operator James A. Lucas rejestruje, że maski zaczęły się topić. Jest to jedyna odzyskana informacja od naocznego świadka. Substancja zostaje oficjalnie stworzona z pierwszej partii masek 13.2. Substancja stworzona z każdej pojedynczej maski zestala się w jeden roztwór. Prasa cieplna zostaje dezaktywowana i rozpoczyna chłodzenie.
Prasa cieplna osiąga stabilną temperaturę i substancja jest sprowadzana z maszyny. Wszyscy operatorzy, którzy nie mają na sobie odzieży ochronnej, są narażeni na promieniowanie emitowane przez substancję. Substancja gwałtownie atakuje operatorów Toga Hajime i Jake'a Jonesa, wchodząc z nimi w kontakt i wyssając ich krew, zabijając ich niemal natychmiast. Substancja wchłania w siebie krew i rośnie do rozmiaru około 1 metra sześciennego. Trzech innych niezdykowanych agentów MEG weszło w kontakt z substancją i zostało zabitych. Poziom promieniowania w obiekcie dramatycznie wzrasta. Cały pozostały personel placówki zostaje szybko ewakuowany i nie odnosi żadnych trwałych obrażeń. Samantha Bluewood, James A. Lucas i Holly S. stają całkowicie zapromieniowani, nie są w stanie uciec z placówki na czas. Umierają z powodu szybkiego zatrucia promieniowaniem, umierając mniej niż 10 minut. Cząsteczki substancji noszące się w powietrzu dostają się do ciał zmarłych operatorów i mieszają się z ich krwią, zwiększając ogólną objętość obecnej substancji. Substancja leży w kałuży w centrum obiektu i staje się uśpiona, ale wciąż radioaktywna. Specjalistyczny zespół ze sprzętem ochronnym zostaje wezwany po zaobserwowaniu poziomu promieniowania. Substancja zostaje zamknięta w beczkach z odpadami nuklearnymi i bezpiecznie przetransportowana na poziom 10 w celu wyrzucenia. Substancja zostaje rzucona na obecny poziom 10.1. W momencie zrzutu całkowita objętość substancji wnosiła około 2 metrów sześciennych, jednak podczas gdy poziom promieniowania spadł, całkowita objętość substancji dramatycznie wzrosła do 0,8 mili sześciennej. Wzrost ten jest teoretycznie wynikiem kilku endemicznych bytów, takich jak Gloofy lub nieudokumentowani wędrowcy wchodzący w kontakt z tym, co obecnie nazywa się jeziorem trupów. Możliwe jest jednak, że wzrost jest spowodowany napływem wody z pierwotnego nieznanego poziomu, którego wejście obecnie obejmuje poziom 10.1. Koniec raportu. Zarchiwizowane powiadomienie od nadzorcy C opublikowane 10 maja 2021 roku. Uwaga! W okolicy Malt Town wykryto niezwykle silne wiatry, a także wysoki poziom promieniowania. Podejrzewa się, że promieniowanie to pochodzi z poziomu 10.1, który znajduje się około 40 km od miasta. Promieniowanie to jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ powoduje śmiertelne zatrucie radiacyjne u każdego człowieka lub zwierzęcia, które zostanie wystawione na działanie nawet jednej jego cząsteczki. Wszyscy mieszkańcy powinni natychmiast ewakuować się i udać do stacji BNTG poziomu 10. Nie wiadomo dokładnie, jak utrzyma się to promieniowanie, więc należy być przygotowanym na to, że może trwać nieskończoność. Zabierz wszystkie cenne rzeczy i nie trać ani sekundy, ponieważ może to być różnica między życiem a śmiercią. Bądźcie bezpieczni. Oś czasu emitowanego promieniowania. Ta prognoza może ulec zmianie, chociaż przewiduje się, że stacja zasobów BNTG poziom 10 będzie poza ryzykiem zagrożenia. Wędrowcy powinni nadal być przygotowani do ewakuacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rejestr wypadków. Zmarły. 10 maja 2021 roku dwóch niezidentyfikowanych cywilów. 11 maja Amale Kamis. 11 maja Lindsay Abel. 11 maja Johnson Beck. 11 maja Luis Garcia. Zaginiony Oriana Lumen i Lucius Poliver. Zarchiwizowane powiadomienie od nadzorcy C opublikowanego 20 maja. Uwaga! Po przeprowadzeniu szczegółowego badania środowiska poziom promieniowania w mieście jest nadal niebezpieczny dla mieszkańców. Cywilom, którzy zastanawiają się, czy powinni wrócić, zaleca się pozostanie w stacji zasobów BNTG poziomu 10. Poziom promieniowania powoli spada, ale miasto musi zostać oczyszczone ze wszystkich pozostałości substancji, zanim będzie nadawało się do zamieszkania. Na razie pozostańcie na miejscu i bądźcie bezpieczni. Badanie odzyskanego okazu rośliny wodnej z poziomu 10.1. Streszczenie. W celu określenia wpływu substancji z poziomu na pobliską roślinność pobrano łącznie 48 różnych próbek kilku roślin wodnych, w tym ksantofitów, trichodesm i chlorofitów. Oprócz porównania barwienia i składu z grupami kontrolnymi tych okazów zebranymi w Fuzja Embassy na poziomie 121 poziomy radioaktywności były również dokładnie monitorowane w trakcie trwania eksperymentu. Dane z kilku prób pokazują, że mikroskopijne cząsteczki substancji są obecne w każdym zebranym okazie z jeziora i zachowują się z taką samą intensywnością, jak i makroskopowa ilość. Wygląda na to, że poziom promieniowania wraz z objętością dramatycznie wzrasta proporcjonalnie do ilości wody obecnej w pobliskim środowisku. Jest to spójne dla wszystkich gatunków odzyskanego życia wodnego. Pomimo wykazania poziomu promieniowania do 450 rentgenów na godzinę, co jest wystarczające, aby spowodować szkodliwe skutki, w tym śmiertelność dla życia roślinnego, nie odnotowano ani jednego takiego przypadku. Wyniki takiego badania sugerują, że tylko komórki zwierzęce, a nie komórki roślinne, są podatne na szkodliwe działanie substancji poziomu 10.1. Stadium przypadku 1. Ksantofit.
zarówno napromieniowaną próbkę sandofitu, jak i importowaną próbkę kontrolną umieszczoną w szlakach Petriego o średnicy 10 cm, zawierających 15 ml wody. Obie próbki na szalkach były trzymane pod dwiema 40-watowymi lampami fluorescencyjnymi przez 3 kolejne dni i były ściśle monitorowane. Poziom promieniowania objętej substancji został udokumentowany i przedstawiony na poniższym wykresie. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych prób, szalka Petriego grupy kontrolnej została zanieczyszczona w wyniku nieoczekiwania intensywnego promieniowania emitowanego z napromieniowanych alg po ekspansji substancji. Obie próbki osiągnęły wartość 563,5 rentgenów, co powinno było okazać się śmiertelne dla obu okazów glonów. Jednakże oba glony kontynuowały wzrost po tym punkcie bez ograniczeń wynikających z tej komplikacji. Stadium przypadku drugiego, trichodesmium. Po uzyskaniu wyników pierwszego zestawu prób płytki Petriego zostały zastąpione płytkami Petriego odpornymi na promieniowanie, aby zapobiec zanieczyszczeniu grupy kontrolnej. Ponadto dane były zbierane tylko w ciągu 24 godzin, podczas których dane były rejestrowane zdalnie, a nie ręcznie, ze względu na dużą ilość odpadu radioaktywnego obecnego na miejscu. Ochrona przed promieniowaniem szalek Petriego okazała się nieskuteczna, ponieważ zarówno objętość substancji, jak i poziom promieniowania wzrosły znacznie szybciej niż w poprzednim eksperymencie. Zbieranie informacji danych było ograniczone przez niebezpieczne warunki panujące w miejscu przeprowadzenia testów, co zmniejszyło dokładność i precyzję danych. Stadium przypadku 3. Chloropyta. Nie przeprowadzono żadnych eksperymentów na chloroficie. Próbka chlorofitu pobrana z jeziora została zwrócona z powodu niebezpiecznych warunków, które poważnie zagrażały naszemu życiu. Sprzęt ochronny nie jest wystarczający. W jakiś sposób dostał się do naszych kombinezonów i już odczuwamy objawy zatrucia promieniowaniem. Porzucamy tutaj formalności. Nie możemy uciec, bo tylko skazimy innych. Myślałem, że jestem przygotowany na śmierć, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że tak nie jest. To będzie nasza ostatnia wiadomość dla świata. Zamiast próbować uciekać i pogarszać sytuację, decydujemy się zaakceptować nasz los i umieścić tutaj każdy ostatni bit informacji, które możemy zebrać w naszych umierających chwilach, aby ludzie w przyszłości mogli z nich skorzystać. Po to tak naprawdę jest ta strona, zwłaszcza biedni mieszkańcy Malttown. Nie zamierzamy być jak ci dwaj wędrowcy, którzy skazili ludzi w tej wiosce, zanim zginęli 2 miesiące temu. Subi jest już martwy, wraz z naszym umierającym oddechem. Znaleźliśmy coś dobrego. Prowadzenie. Zarówno jednostka 19, choroba, jak i substancja poziomu wykazują podobny poziom zagrożenia i do pewnego stopnia zachowania. Prowadzono eksperymenty i porównania między nimi w celu wyjaśnienia wszelkich możliwych relacji, jakie mogą je łączyć, a także w celu odkrycia potencjalnie nowych informacji na temat pochodzenia struktury i funkcji substancji poziomu. Struktura. Badanie mikroskopowe ujawnia, że struktura jednostki 19 i substancji poziomu 10.1 są podobne, ale funkcjonalnie różnie. Substancja poziomu nie składa się z wielu pojedynczych wirionów, jak jednostka 19, a zamiast tego jest chemiczną mieszaniną kilku radioaktywnych cząsteczek zawieszonymi żyłami ultrafioletowymi w jej półżelatynowych objętościach. Ustalono, że żyły te różnią się strukturą. Niektóre są zbudowane z pojedynczej warstwy komórek śródbłonka, można je porównać do ludzkich naczyń włosowatych, podczas gdy inne są zbudowane z tkanki łącznej i można je porównać do ludzkich żył powierzchownych. Dlatego też jednostka 19 i substancja poziomu są zasadniczo unikalne i nie są ze sobą powiązane. Substancja z poziomu nie jest również wirusem, pomimo wpływu, jaki wywiera na komórki. Zarówno jednostka 19, jak i substancja zostały umieszczone w sterylnych pojemnikach i prowadzone do 1 pikolitra ludzkiej krwi. Wiriony przeniknęły do poszczególnych czerwonych krwinek i rozpoczęły samoreplikację przy użyciu standardowej metody replikacji wirusowej jednoliciowego wirusa RNA. Dla porównania, zamiast infekować czerwone krwinki, substancja poziomu wykorzystała swoje żyły do wchłonięcia i przeniesienia czerwonych krwinek w całym układzie żylnym. Większość czerwonych krwinek, a także składniki odżywcze zostały przeniesione przez substancję do czarnego obszaru w jej centrum. Obecność krwi w żyłach jest tym, co nadaje substancji charakterystyczny karmazynowy kolor. Zarówno jednostka 19, jak i substancja rozszerzały się dość szybko, ale substancja rozszerzała się znacznie szybciej. W ciągu kilku godzin substancja przeraciła 1 pikolitr krwi w około 5 dodatkowych mililitrów objętości, zwiększając swoją objętość do 6 mililitrów. Dla porównania jednostka 19 doświadczyła wzrostu objętości tylko o mililitr. Podsumowując, jednostka 19 i substancje poziomu 10.1 są zbyt różne, aby mogły być ze sobą powiązane. Wciąż trwa debata na temat tego, czy czyni to Entity 19 żywą. Wykazuje wzrost metabolizm, reakcje na bodźce, autonomiczny ruch i homeostazę, ale nie zaobserwowano żadnych oznak reprodukcji. Dodatkowe uwagi.
Podczas spożywania jednego pikolitra krwi substancja poziomu emitowała niesłyszalny dla ludzkich uszu dźwięk o częstotliwości około 30 pHz, który został proporcjonalnie odtworzony na częstotliwość słyszenia dla ludzi. Poniżej zamieszczono kopię pliku audio do celów poglądowych. Obserwacje napromieniowanego wędrowca. W dniu 8 grudnia 2021 roku wędrowiec o imieniu Amelie Herok został znaleziony na granicy strefy wykluczenia podczas rutynowego badania przez pracowników MEG. Następnie zainscenowano prowizoryczny eksperyment, ponieważ wykazywała ostre objawy choroby popromiennej. Natychmiast zabrano ją do izolatki w stanie półprzytomności, po tym jak powiedziano jej, że zginie za niecałą godzinę. Zgodziła się, aby jej ostatnie chwile były obserwowane i nagrywane ze względu na bezpieczeństwo przez cywilów. Osobiście prosiła jednak o ocenzurowanie przesłanego zdjęcia. Transkrypcja nagrania. Agentka Penny Hayes. Rozpocznij nagrywanie. Operator Felix Fres. Nagrywam. Amelia. Ile czasu mi zostało? W tym momencie minęło 15 minut, odkąd Herok została wystawiona na promieniowanie i jest w pierwszym stadium zatrucia radiacyjnego. Obawiam się, że najwyżej 45 minut. Dlaczego? To nie jest tak dużo czasu, jakbym się spodziewała. Po prostu nie mam wystarczająco dużo czasu, aby pomyśleć o tym, co powiedzieć. A taka staruszka jak ja powinna być przygotowana. Zapada cisza. Zamiast po prostu siedzieć tam robiąc notatki w tych garniturach? To takie nieludzkie. Nie możemy pani dotknąć ze względu bezpieczeństwa, pani Hero. Bardzo mi przykro. Ach, wiem ja o tym bardzo dobrze. Nie proszę o trzymanie mnie za rękę, ale wie pan równie dobrze jak ja, co się ze mną stanie. To nie będzie przyjemne. Czuję, jak burczy mi w brzuchu. Nie mogę sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało, kiedy się wyczołga. To okropny sposób na śmierć. Nie dlatego, że mój żołądek eksploduje i wyrwie mi wszystkie organy, a dlatego, że będę umierać, podczas gdy ludzie w jaskrawo-żółtych kombinezonach będą się temu przyglądać i robić notatki. Kiedy to się stanie, powiedz mi, czy będziesz coś czuł? Jakiekolwiek emocje. Nie chodzi o to, że nic nie czuję. Chodzi o to, że nie mogę. Fres odkłada schowek i przestaje robić notatki. Muszę pozostać silny. Muszę przejść naprzód bez względu na to, jak bardzo boli patrzenie, jak odchodzisz. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że kiedykolwiek będę to robił. Na ziemi byłem artystą. Chciałem tylko czuć, a teraz nie czuję nic. Musisz zrozumieć to dla wszystkich innych ludzi, którzy mogą być narażeni na takie niebezpieczeństwo. To jest... Przepraszam. W porządku. Możesz powiedzieć mi coś więcej? Jak wyglądało życie na ziemi? Ja? Ale zostało ci tylko kilka minut. Dlaczego tak się o mnie martwisz? Jeśli nie opowiesz swojej historii teraz, kto będzie w pobliżu, by ją powiedzieć? Chcę usłyszeć ostatnią historię, zanim odejdę. Cóż, po tym jak przybyłem do Backroom, dołączyłem do MEG, ponieważ myślałem, że to będzie zabawna mała przygoda. Po prostu mała społeczność odkrywców znaleźli mnie na poziomie pierwszym i uratowali. Nigdy nie marzyłem, że będę robił coś takiego, chciałem tylko żyć. To nie jest życie, patrzeć jak ludzie umierają z powodu czegoś, z czym nie mogę nic zrobić. Agentka Penny. Nie powinniśmy byli eksperymentować na maskach. W pewnym sensie to chyba nasza wina. Nie zrobiliśmy nic poza narażeniem niewinnych ludzi na niebezpieczeństwo, próbując wymazać nasze błędy. Zrobiliśmy to z eksperymentami na maskach i stworzyliśmy zamaskowane dziewice. Teraz zrobiliśmy to z poziom 10.1 i skrzywiliśmy mieszkańców Maltown i ciebie. Bardzo, bardzo przepraszam. Nie jestem. Herux nie kończy zdania. Odchyla się na krześle, a jej skóra zaczyna gwałtownie pękać. Liczne czraki wybuchają gwałtownie na powierzchni jej skóry. Jej oczy zaczynają błyszczeć z bólu. Jasna cholera. Czy wy dwoje macie rodzinę, przyjaciół, kochanków, których zostawiliście? Głos Hero jest wyraźnie napięty i szybko składnie. Oczywiście. Może zaśpiewamy razem ostatnią piosenkę. My Bonnie Lies Over the Ocean. Znasz ją? Tak. Dobrze, zacznę. Moja Bonnie leży nad oceanem. Moja Bonnie leży nad morzem. Moja Bonnie leży nad oceanem. Więc prowadź mi z powrotem moją Bonnie. Przywróć, przywróć, przywróć moją Bonnie. Przywróć mi ją, przywróć, przywróć. Przywróć mi moją Bonnie. Ostatniej nocy, gdy leżałam na poduszce. Ostatniej nocy, gdy leżałam na łóżku. Ostatniej nocy, gdy leżałam na poduszce. Śniło mi się, że moja Bonnie nie żyje. Przywróć, przywróć. Przywróć mi moją Bonnie. Przywróć mi ją. Przywróć, przywróć. Przywróć moją Bonnie do... Herux drży, gdy z jej brzucha słychać słyszalny odgłos rozdzierania. Przewraca się jeszcze bardziej na krześle, a z jej ust zaczyna wyciekać krew. Duże wybrzuszenie rośnie pod jej brzuchem, rozciągając jej skórę, aż substancja gwałtownie wybucha, natychmiast zabijając Herux.
Zarówno agent Hayes, jak i agent Frey zrezygnowali z pracy w MEG i odmówili udzielania jakichkolwiek dalszych informacji. Koniec raportu. I cóż, to było na tyle z tego podpoziomu. Jeśli dotrwaliście do końca, zostawcie po sobie znak komentarzu, łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam Was też do wsparcia kanału, oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. A ja już żegnam i do zobaczenia, na razie.